Show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Mariusz Szczygił w Radiu Wrocław. Dzień dobry panu. Kłaniam się. Ostatnio rozmawialiśmy po kawie, po czterech włoskich kawach. Zastanawiam się. Jak tam dzisiaj się udało z tym rozruchem, bo powiedzmy reportażowo, że jest 11.03, to taka wczesna dosyć pora. Po czterech kawach rozmawialiśmy. Tak pan powiedział, nawet przesłuchałem Aha. czterech włoskich. Aha. A gdzie my się spotkaliśmy? Nie, pan był u siebie w domu, a ja byłem tutaj, w Warszawie. Tak to było, to było jeszcze w COVID-19. Znaczy no więcej w, w taki był to przelot? Y y y y podczas pandemii. Y y i co? Tak, dzisiaj wypiłem jedną i to słabą, chociaż nocowałem w dobrym hotelu wrocławskim, ale te śniadania, te kawy śniadaniowe w hotelach nawet dobrych są zawsze słabe. Także ja dopiero wypiję kawę. Mm. I to mogę się Państwu zwierzyć, gdzie ja piję kawę? Proszę. We Wrocławiu. Zdarza mi się, że jadąc na spotkania autorskie na Dolny Śląsk, no to mam przesiadkę we Wrocławiu. I jeśli tu się nie zatrzymuję, bo właśnie tam radio, albo jakieś spotkanie, albo spektakl w teatrze, no to jestem, powiedzmy, że mam godzinę na, na dworcu, albo pół godziny, i ja piję kawę w jednym z punktów. Nie będę tutaj robił reklamy na dworcu we Wrocławiu. Po prostu aż, aż się raduję cały, jak już dojeżdżam, już jestem. Przejeżdżam przez Nadodrze, mm. prawda, z tej, z tej Warszawy, i wiem, że za chwilę napiję się tej dobrej kawy. Sieciowej, ale dobrej. Czyli taka kawa przesiadkowa, można powiedzieć. To jest powiedzieć. kawa przesiadkowa. Bardzo mm. lubię sobie tam usiąść e, na chwilę i poobserwować ludzi i, i napić się kawy. Właśnie mam mm. taką kawę wrocławską. Jechaliśmy tutaj razem samochodem, i w trakcie tej jazdy pomyślałem, to pierwszy raz mi się zdarzyło, że. W sumie ta mm, okoliczność jazdy samochodem razem, Aha. ona trochę tak ludzi cementuje, bo się siedzi blisko siebie. My teraz siedzimy od trochę razu mi się dalej pan niż spodobał. O, Naprawdę? Tak. Mi pan też. No, Tak jakoś się łapie zupełnie inny, inną rzeczywistość, bo jednak radio, mhm. jakby mam wrażenie, przyszedł pan tak tutaj o, trochę oficjalnie, tak. bo na wywiad, to od razu nas w takich ramach usadza, tak. a samochód... Mhm. Mm, no, daje taką inną dozę, prawda? Poznania. Tak. Mhm. Zde zdecydowanie. Ale wie pan, mnie jako reporterowi też zależy na tym, jak przyjeżdżam do kogoś do domu. W ogóle nie lubię się spotykać z ludźmi w kawiarniach gdzieś, z moimi mhm. bohaterami. Raczej wolę. Pojechać do tego kogoś, bo od razu mam to mieszkanie, prawda, widzę, co jest na ścianach, tak. mogę zahaczyć o coś, zapytać o to zdjęcie, które wisi w przedpokoju, ale też właśnie dla mnie ważne jest, żeby nie wchodzić od razu w te ramy reporter-bohater, y, reporter-rozmówca i zaczynam rozmawiać, y, zaczynam pytać o różne rzeczy, typu widzę, widzę kaktusy na oknie. Więc mówię, a to pani kolekcja? A to tak, ja już tu mam, proszę pana, już do, do 12 lat mm -hmm. te kaktusy, a ile ich tu jest? A wie pan, że nawet nie policzyłem. Trzymam. Ja mówię, no to zaraz ja policzę. Albo nie wiem, stoi rower w przedpokoju mhm. i pan domu i, i pytam, a co to za rower? Tak jakoś coś dziwnie wygląda. On mówi, a bo ma przerzutkę dodatkową. A to sam ją zrobiłem, tę przerzutkę. I y, okazuje się, że rozmawiamy mhm. długo na tematy y, niezwiązane z tym, z, y, z tematem w sprawie którego przyjechałem mhm. i to jest bardzo dobre, bo zaraz pani domu mówi, że zupy ugotowała ogórkowej, oh. czy ja zjem, a pan domu chce być lepszy i mówi, że śliwowice pędzi, um, więc czy, czy ja się napiję. I... Czy tak wejście tylnymi drzwiami Ta, powoduje jakieś rozluźnienie. Tak, prawda? ja jestem niepijąca, a w pracy się zawsze napiję. Więc, więc dopiero gdzieś po godzinie, już przy tej śliwowicy zaczynamy rozmowę zupełnie en passant mm -hmm. na temat, który mnie interesuje. I wtedy inaczej ci ludzie już opowiadają, naprawdę inaczej. I w ogóle nie mają poczucia, że przyjechał jakiś intrus, który wchodzi w ich życie, w ich historię mm -hmm. z butami. Także. No fajnie jest tak, właśnie, mieć taką grę wstępną. Tak, gra wstępna jest ważna. Pan ma trochę przechlapane, bo nawet dzisiaj byłem świadkiem, no jest pan gębą gąbrowiczowską, trochę i, 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 i musi się pan z tym mierzyć. Całe szczęście ja nie, ale. Mam nadzieję, że sympatyczną. Sympatyczną, no. Znaczy nie mi oceniać, nie wiem dla kogo, jaką, ale jednak takie po, po ludzku rozmowy myślę, że są ważne dla pana, no bo. Zawsze ktoś coś od Pana chce i to musi być w pewnym sensie, nie narzekamy, ale męczące. No jest, ja umiem być asertywny oczywiście, mm. ale bardzo często myślę sobie, dlaczego miałbym być asertywny? A nuż z tej historii, z tego kontaktu coś ciekawego wyniknie. A poza tym, jakby to powiedzieć, jest taki problem, że ilekroć poznałem... Swojego idola, swoją idolkę, to się trochę zawiodłem. Yy, i, yy, I to było przykre dla mnie. Naprawdę przykre, zwłaszcza kiedy byłem młody, i yy, było tam ileś osób, które chciałem poznać w życiu. Takich, a to czytałem, a to słuchałem, prawda? Bo mm -hmm. też mówimy o muzyce, o wykonawcach czy twórcach yy, muzyki. I i, I naprawdę przy każdej z tych osób przeżyłem jakiś zawód, że ona jest, że mimo tej wielkości, za którą ceniłem tego kogoś, to ma jakąś taką cechę, która jest prawda, w mojej ocenie okropna. I wtedy sobie myślę, jak czasami widzę, bo nie, ja nie mówię, że sami moi fani do mnie podchodzą. Podchodzą mm -hmm. po prostu ludzie, którzy chcą zamienić słowa albo powiedzieć dzień dobry tylko. Ale są tacy, że ja widzę tacy psychofani tak zwani, psychofanki, nawet częściej kobiety. I, yy, i wtedy sobie myślę, kurczę, no, no mogę być asertywny, ale. Ale przypominam sobie, że ja tak łatwo, że tak łatwo byłem zawiedziony. Czułem się zawiedziony przez, przez tych moich idoli. No i wtedy już robię, że tak powiem, się nawet sympatyczniejszy. <laughs> Rozumiem to. Żeby nie zawieść. Bardzo... Ale z drugiej strony, no nie można, prawda, się przyjaźnić z całym światem i nasze życie nie, nie, nie może być ilustracją oczekiwań innych ludzi. No więc staram się jakoś to wyważyć. No tak, to można by oszaleć, jakby tak z całym światem się człowiek zaprzyjaźnił. Przyjaźnił, aż mi się tak zrobiło nieprzyjemnie. Mówi pan o obserwacjach, to zastanawiam się, czy właśnie podczas pobytu krótkiego, ale może jednak we Wrocławiu, coś ciekawego panu słyszał? Albo zauważył? Nie, no to odkryłem na przykład nową restaurację wczoraj, bardzo fajną, mm. ale nie, nie będę mówił jaką. Natomiast, nie, no coraz piękniejszy jest, powiem tak banalnie, ale z takich szczególnych zdarzeń wczoraj mi się przydarzyła pewna rzecz. Otóż ja dla, trochę dla zabawy, a trochę pół żartem, pół serio, prowadzę raz do roku, a nawet dwa razy do roku, czyli w Andrzejki i podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie orkiestry, który mieści się w faktycznym Domu Kultury, który należy do Fundacji Instytutu Reportażu, który jestem prezesem i w tym faktycznym Domu Kultury, kiedy trwa orkiestra, to ja mam takie na żywo Występy, to jest kilka w ciągu całego, całej tej niedzieli, gdzie wróżę ludziom z książek. To znaczy, to się nazywa e, Wróż Mariusz, Wróż Mariusz już, już Wróż Mariusz. I e, osoby, które wpłacają na orkiestrę, e, w, e, piszą w mailu, e, wysyłają potwierdzenie wpłaty i piszą e, z której strony. Mhm. Yy, mam wziąć wers, który od góry lub od dołu, z przypadkowej książki, którą wyciągnę, i im powróżyć. Ja yy, biorę książkę z półki obok. I prawda, ktoś chce, żeby to była strona 28, wers yy, trzeci od dołu. I Ja czytam tylko tę linijkę i yy, korzystam ze swoich umiejętności, towarzyskich, literackich, i robię wróżbę. No i się okazało, że. Podeszła wczoraj pani mm -hmm. do mnie, e, która miała bardzo przykrą, ważną, ale przykrą książkę w dłoni. To jest 27 śmierci Tobiego Obeda, mm -hmm. Joanny Gierakonoszko. E, po której to książce wczoraj mi też jeden rozmówca powiedział, że odszedł z kościoła katolickiego. Właśnie wczoraj we Wrocławiu mi to powiedział, e, pan Adam, że jak przeczytał tę książkę, natychmiast napisał y, 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 ten akt apostazji i poszedł z nim do parafii. I właśnie, bo to jest tak mocna książka mm -hmm. o tym, co, co Państwo Kanada ym, pod rękę z kościołem zrobiła dzieciom pierwszych narodów. Kiedyś mówiliśmy Indian. No, ale wracam jeszcze do, do tej wróżby. Mm -hmm. No i nagle patrzę, stoi przede mną kobieta, y, która y, trzyma tego Tobiego Obeda, oprócz mojej książki do podpisania, i mówi: Panie Mariuszu, bo Pan mi wywróżył z tej książki. Zimą, tam półtora roku temu, i to się wszystko spełniło. I ja mówię, a to jest z tej książki wróżyłem. Ona mówi, no taką pan wybrał przez przypadek. I to się wszystko spełniło. Ja mówię, i to było straszne. Tak, to było straszne. I ja przyniosłam tę książkę, bo może teraz pan jeszcze raz otworzy i wyjdzie coś innego, coś lepszego. Ja mówię, a się bałem, przestraszyłem się, że nie mogę otworzyć tych dwudziestu śmierci Tobiego Obeda, bo znowu jakiś morbid... No, no, łatwo trafić. Łatwo trafić, no i ja mówię, Pani co, tej ta książka nie. Ale przed chwilą pewna poetka z Wrocławia dała mi swój tomik Poezja jest rudym kotem. Prze chwilę wcześniej mi Pani dała właśnie w prezencie tomik. Ja mówię, która strona? No i ona powiedziała, która strona, który wers tam. Pamiętam, że siódmy mhm. chyba od góry. Ja otwieram, a tam... Wersik, który brzmi: Dziadek nosił mnie na rękach. I ona tak patrzy i mówi: I co? O nie! I znów to będzie starszy mężczyzna? Więc zrozumiałem, że to tamta historia. <laughs> jakaś. Ja wie, nie, nie, nie. Dzisiaj wróżba jest inna. Dziadek nosił mnie na rękach. Co to oznacza? To oznacza, że pani jest młoda. Bez troska, dziadunio panią bierze na ręce albo na barana, nosi, pani jest szczęśliwa. I nigdy nie może tego zapomnieć. Jejku, jak to. Naprawdę, to była taka Wrocławianka, która wczoraj przyszła do Mediateki. I, i ona była tak szczęśliwa, i ja też byłem zadowolony, że mogłem trochę yy, no jakoś od. prawda, jakieś postscriptum pos dać do tamtej wróżby. Ale dobrze to panu wychodzi. Mógłby pan tutaj poszukać tak. jakiegoś miejsca. Telewizji, <laughs> <wróżyć śmiech> wróżbita, wróżbita, wróżbita Mariusz, proszę <laughs> bardzo. To są dobre pieniądze, by nie no, patrzeć. <laughs> a właśnie z książek od razu byłaby propagowana. Byłoby propagowanie literatury. Tak, więc nie? to nie tylko, właśnie, tak. że na nastawienia, ale jeszcze emisyjność w, tak. tym, w tym wszystkim. Więc absolutnie. No, dobrze, pytałem o obserwacje. Właśnie, ale w ogóle, mm -hmm. bo to było pytanie o obserwacje mm -hmm. we Wrocławiu. No to ja mam takie ludzkie kontakty, takie ludzkie mm -hmm. spotkania. Yy, architekturze się przyglądam bardzo często w Wrocławskiej, która jest taka momentami zaskakująca. Miałem też takie poczucie, yy, to nawet nie wczoraj, tylko poprzednim razem, jak byłem, mm -hmm. że. Jadę, bo też często bywam w Wrocławiu, że nie jadę przez środkowoeuropejskie miasto, tylko że jadę przez jakieś miasto z zachodniej Europy. Tak, to na wielu ulicach Wrocławia mam, mam to poczucie. Zwłaszcza tych, które zostały tak nowo zabudowane. To wtedy nie wiem, czy jestem, prawda, w mhm. Hanowerze, czy, czy w Monachium, czy, czy, yy, czy gdzieś jeszcze poza Niemcami. No sporo osób tak ma rzeczywiście, gdy tu przyjeżdża. A co pan zanotował ostatnio? W sensie sobie, co zanotowałem? sobie? Tak. To musiałbym, y, musiałbym zajrzeć, ale y, no zanotowałem takie zdanie. Y, zanotowałem takie zdanie, ale ono jest troszkę wulgarne. No to trudno. Ale zanotowałem to zdanie z, ze swoją refleksją. Mhm. Z taką refleksją, no dobrze, to, to powiem. Otóż jest bardzo przyjemnie żyć, jak ludzie nas lubią, tylko że ja się spotykam z tym, że tak mnie lubią, że mogę mieć zły, znaczy niewłaściwy osąd, osąd świata i życia. Bo na przykład koleżanka do mnie mówi, właśnie szefowa tego faktycznego domu kultury, który wspominałem, Agnieszka Kraniewicka, mówi zawsze do mnie, że ludzie wobec ciebie są mili i nigdy nie są hamscy, a nie wiesz jak naprawdę się potrafią zachować. Ona mówi to w kontekście tego, że ja różne rzeczy załatwiam naszej fundacji. I nasi pracownicy wolą, żebym ja to załatwił, bo to się uda, bo wiesz, no to mi no nie tak. odmówią, będą mili, ja tam dzwoniłam, to mnie okropnie ta baba potraktowała i tak dalej. No, ja raczej nie jestem okropnie traktowany. I mam takie podejrzenie, że no to troszkę właśnie jakby ten mój kontakt z życiem jest w jakiś sposób limitowany, chociaż jestem reporterem i i, 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 prawda, i spotykam się z ludźmi, którzy mi opowiadają o swoim życiu, ale, ale to funkcjonowanie takie moje jest takie dość, dość, dość przyjemne w tej przestrzeni mm -hmm. publicznej. I zanotowałem sobie, no i, i przedwczoraj spotkało mnie coś, y, y, jakby to powiedzieć, y, takiego, co już niedawno nie spotkało, mianowicie za moimi plecami ktoś Powiedział, tak, żebym miał ja usłyszał, ale nie agresywnie. Mm -hmm, mm -hmm. Ale ja nie wiem, czy to słowo mogę. Słowo na P oznaczające homoseksualistę. No i wszystko wiemy. Tak. I powiedział szczygieł P. Yy... I zanotowałem taką refleksję, że oto życie się do mnie zgłosiło. Życie samo się do mnie zgłosiło. I powinienem być mu za to wdzięczny. Hmm. Takim, taką myśl zanotowałem sobie. To jest myśl zanotowana wczoraj w czole fotelu we Wrocławiu. No, była bardzo, bardzo taka głęboka sobie myśl. No, nie wiem, ale no, tak. Wielowymiarowa, może tak. Nie wiem co, bo, bo mój zawód mnie nauczył tego, że mm, trzeba się unosić nad różnymi rzeczami. Ja Zawsze mówię reporterom, reporterkom, jak uczę. Teraz właśnie mamy nabór znowu do Polskiej Szkoły Reportażu. Która zacznie od września pracę, znaczy mm -hmm. kolejny rocznik. I, I wie pan, ja mówię zawsze studentkom i studentom, że my, reporterzy, reporterki, nie możemy się obrażać. My nie możemy być obrażalcy, bo nie można się obrazić na życie. Ono tutaj jakby. Entomolog się obraził na motyla, że jest tylko kapustnikiem, wielinkiem kapustnikiem, a nie ma nie jaką, nie jakimś Piękne. paziem królowej, prawda? Aha. Nie, no po prostu wszystko to jest, te przejawy życia są ciekawe, a że one akurat mnie dotknęły, no to ja już sobie umiem z tym, z tym poradzić. I, i właśnie jako, jako, jako człowiek i też jako, jako reporter, że myślę sobie, no. Dobrze, mogę się nad tym unieść, także staram się mieć dystans do różnych, do różnych rzeczy, które do mnie przychodzą. A przez okno pan często w domu wygląda? A dlaczego pan o to pyta? Czy ja o tym mówiłem w poprzednim wywiadzie w pandemii? Nie. Nie? Ale wygląda. mówił pan, zakończyliśmy naszą ostatnią rozmowę, jak stał pan na balkonie i szedł do pana Filip Springer, który szedł po książkę, bo urodziła się im. Krysia. Su, Krysia. Tak. I on szedł do pana po autograf. I ja pana zapamiętałem stojącego właśnie przed A, tak, tym było, oknem. Tak, ale zaraz po autograf <coughs> mój. tak, po mój autograf. Po pana tak, żeby pan się wpisał też do książki o, do przewodnika po Pradze, do którego on robił zdjęcia. Do no, którego tak. on robił zdjęcia. Mm, I yy, po tej naszej rozmowie najbardziej zapamiętałem Pana stojącego przed tym oknem i zastanawiałem się, czy Pan często tak stoi i, przepraszam za brzydkie słowo, się tak gapi przez to tak, okno. Tak, gapię się. Aha. Gapię się i proszę Pana, yy, nawet sobie obserwuję ludzi i nawet czasami biegnę po okularach. Żeby się przyjrzeć bardziej, kto tam jest. Wie pan, ja mieszkam takiej. Też ja bardzo słyszę dużo ludzi, bo tak najpierw ich słyszę, a mhm. potem ich podglądam. Znaczy podglądam, oglądam. Bo moja ulica jest takim kanionem między dwoma parkami. I po prostu jak ludzie tam przechodzą z jednego parku do drugiego. Mhm i w dzień, i w nocy, w nocy to już bardzo słychać, to ja wszystko słyszę, co oni mówią, a często mówią na jakieś tematy takie intymne, zwierzają się sobie, nie mają pojęcia, że to się niesie, rezonuje niebywale, że ja po prostu na tym, jednym ze swoich balkonów, bo mam dwa, po prostu i nawet, a nawet przez uchylone okno słyszę jakby dokładne tak. zwierzenia i wtedy mnie ciekawi, kto to i zanim podbiegnę do okna, to patrzę, gdzie są okulary, żeby zobaczyć, no, ale no, tak nic złego się w związku z tym nie dzieje. Chociaż yy, miałem, taką, miałem taką przygodę, mieliśmy, bo tam przedszkole jest na przeciwko mm -hmm. okna. I to jest przedszkole integracyjne, gdzie są różne dzieci z różnymi przypadłościami, yy, takie, które fun mm -hmm. funkcjonują troszkę inaczej niż, niż inne. I pew od pewnego czasu yy, Pojawił się tam taki dźwięk, taki dźwięk dziwny, okropny, nieprzyjemny, yy, mianowicie no coś takiego, co nie, co nie dało się długo wytrzymać, a ten dźwięk widać było, że to jest dźwięk, słuchać było, że to jest dźwięk z jakiejś zabawki jakiejś okropnej zabawki, który, który, której używały te dzieci. I no jeden dzień drugi potem już sąsiedzi zaczęli mówić, że to, no, to jest nie do wytrzymania po prostu ten dźwięk. No i ja chciałem wybadać, yy, wybadać co to za dźwięk, mm -hmm. więc wziąłem lornetkę. Potem sobie myślę, matko, chłopie. Jakby cię ktoś zobaczył, że ty podglądasz przedszkolę lor przed lornetką. No i się wkurzyłem, mówię nic nie będę oglądał, dzwonię do tego przedszkola. Mm -hmm. Znalazłem numer telefonu, dzwonię. Widzę już bez lornetki, bo to wszystko widać, jak z ogródka to był upał, tak jak teraz. Mm -hmm. Jak y, wychodzi, pa, pani mi powiedziała, że y, która odebrała telefon, dobrze, już już wołam panią kierowniczkę i widzę, jak ona wychodzi na zewnątrz, idzie tam, gdzie siedzą panie nauczycielki, y, y, ta pani kierowniczka y, y, wchodzi do budynku, no i nagle w telefonie słyszę, słucham, ja mówię dzień dobry, Mariusz Czyk ja dzwonię ze wspólnoty mieszkaniowej naprzeciwko. I dzwonię w imieniu wszystkich mieszkańców. Zróbcie coś z tym dźwiękiem. Czy, pa, czy, czy panią to nie przeszkadza? To, co, to, co słychać, mm -hmm. to ten chłopiec, co jeździ na tej lokomotywce. Ja już, bo już zrobiłem śledztwo. A ona mówi: I pan uważa, że my powinniśmy wam wyjść naprzeciw? A kiedy był remont elewacji waszego budynku, to żeście zrzucili nam nasz kabel telefoniczny, który był przyczepiony do waszego budynku? Ja wiem, no dobrze, ale wasz kabel był nielegalnie przyczepiony i wisiał nad, nad jezdnią, jak w Azji te kable wiszą. Ona mówi, tak, ale mieliśmy dzięki temu telefon z, yy, taki z normalną linią, a przez was musiałam, yy, musiałam neostradę załatwiać. Yy, I. Ja wiem, no dobrze, ale ten dźwięk tej lokomotywki. Ona mówi: "Wie pan co? Proszę wytrzymać jeszcze, jeszcze dwa dni. To jest chłopiec, który do nas przyszedł trzy dni temu ze swoją ulubioną zabawką. Pan nie chce wiedzieć, co ten chłopiec przeżył, jakie on miał przejścia. Nie możemy mu tego odebrać. Dzieci się nudzą zabawkami. Za dwa trzy dni on już przestanie jeździć, mm. ale na razie." Ta lokomotywka jest jego bastionem, daje mu poczucie bezpieczeństwa. On nie pozwala żadnym innym dzieciom jej dotykać, więc nie można mu jej odebrać. Mm -hmm. Więc wytrzymajcie to. I, no i y, oczywiście y, przeprosiłem za kabel i y, podziękowałem za wyjaśnienie. Opowiedziałem sąsiad sąsiadom, którzy, mm -hmm. którzy zwłaszcza po tej mojej stronie y, też y, jakoś y, cierpieli przez te dźwięki. Ale wie pan, to jest to są fajne takie, takie chciałem powiedzieć zdobycze, takie, 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 takie sytuacje, kiedy, kiedy właśnie się okazuje, że jest inaczej niż myślimy. To jest w ogóle najciekawsze w zawodzie reportera. O, tak. Że jadę z hipotezą, która się w ogóle nie potwierdza, mm. prawda? Że wszystko jest inaczej niż myślałem, no to to jest, bo jak jadę i jest tak, jak myślałem, mm. to taka nuda trochę, a jak się wszystko okazuje czymś innym, albo że jak po, 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 pogrzebiemy tam pod spodem, to, yy, yy, to się dogrzebiemy czegoś zupełnie zaskakującego, i to wtedy i czytelnicy są zaskoczeni, i no w ogóle wtedy, wtedy ta przygoda jest czegoś warta. No dlatego patrzenie przez okno jest takie ciekawe to. i słuchanie, bo można sobie kreować, tak, prawda? Tak. I potem zderzać. Tak, to to przecież ja mam taką historię, to już ją może i opowiadałem tutaj, Aha. że szła pani, która wyglądała, też był upał, i wyglądała jakby wyszła z musicalu po prostu, tak nieadekwatnie no tak. ubrana. Zna pan tę historię. Ale z przyjemnością sobie. Bo ja mówiłem to w tamtym odcinku. Nie no, pamiętam, nawet. będę no, w szczery. W każdym razie y, to skr skr skrócę. Idzie pani, widzę, moją ulicą, która wygląda jakby wyszła z musicalu. Jakaś fioletowa, srebrna prze y, fioletowa przepaska na srebrnej peruce. Y, no taka po prostu aktorka z jakiegoś musicalu i obok prowadzi pieska który wyglądał jakby wyszedł z, z, z takiego serialu dokumentalnego o schroniskach dla psów. Po prostu straszna taka habetka. No nieadekwatni byli mhm. do siebie. Ta pani raczej do pekińczyka pasowała, do pudla. No ja bardzo chciałem ją zagadać, ale głupio tak z balkonu. No, idzie obca kobieta i co ja mam zrobić? No, no tak krzyknąć psa, głupio. Halo no. przepraszam jak pani ma na imię? No, no, no co miałem powiedzieć? Trzeba poszukać powodu. No nie? i więc powodem był piesek oczywiście, bo każdy chce o swoim piesku mówić. Ja mówię, halo, przepraszam, jak ma na imię piesek? A ona mówi, figa, figa bohaterka. Ja mówię, bohaterka? Dlaczego bohaterka? A, to jest cała opowieść, to tak panu nie opowiem tu pod balkonem. Ja mówię, a poda mi pani swój numer, to ja chętnie zadzwonię. A ona mówi, dobrze. Słuchajcie, skończyło się tym, że obca kobieta wykrzykiwała numer swojego telefonu pod moim balkonem. I napisałem o tym oczywiście cały tekst, bo ta, ten piesek, ta figa, no jest taka legenda o niej na naszym osiedlu, że ona uratowała życie swojej poprzedniej pani i takiej staruszce. No i też wyszła fajna historia. A często, panie Mariuszu, traci pan rozum? Czy tracę rozum? No... Lub rzadko, też głowę zamienić. Rzadko, ale zdarza się. Tak, rzadko, ale zdarza Pamięta się. Pamięta pan, kiedy pan ostatni raz stracił? Tracę, kiedy... Kiedy widzę jakieś nowe dzieło sztuki, jakiś obraz, który chciałbym mhm. kupić. Tracę rozum, kiedy nie mam pieniędzy, a chcę pojechać bardzo na jakąś wystawę sztuki. Tracę rozum... Kiedy znajduję książkę, e, która jest e, w danym momencie ponad moją finansową. Ponad moje finansowe możliwości, ja ją kupuję okay. za 300 zł, bo wiem, że drugiego egzemplarza nie ma, a ja bardzo chcę ją mieć. E, no to tak tracę rozum. No i też mi się ostatnio zdarzyło stracić rozum. W tym roku mi się zdarzyło stracić rozum. E, w sprawach osobistych. Mhm. Tak. W sprawach osobistych mi się zdarzyło stracić rozum, to znaczy, mm, y, jak to powiedzieć, po poznaniu kogoś i po zakochaniu się niemalże od pierwszego wejrzenia, y, ale to, był ktoś, to jest ktoś z innego kraju, dalekiego dosyć, mm -hmm. y, no y, przyjechałem tam. Bardzo szybko z wizytą. Nie myśląc zbyt wiele. Nie myśląc zbyt wiele, tak. Mhm. Jakby pan teraz. Albo przepraszam, o, o. straciłem rozum, kiedy, kiedy odważyłem się go pocałować na lotnisku. To wydaje mi się, że straciłem rozum, bo e, e, pocałować tak nie tak tylko tam, prawda? Mhm. Jak, jak przyjaciele. Po prostu pomyślałem sobie, kurcze mhm. masz jedno życie. Masz jedno życie. Co ci obchodzi, co inni pomyślą? Yy, oczywiście powinno mnie obchodzić, bo ktoś może zrobić zdjęcie, a ta druga strona mm -hmm. może sobie, ten, ten człowiek sobie może nie życzyć tego, na tysiąc procent by sobie nie życzył. No, no, tak. Tego, żeby być gdzieś yy, uwieczniony i, bo jest osobą prywatną. Ale no, trzeba tracić rozum czasami, ale tak pozytywnie. Bo można oczywiście stracić rozum i zrobić jakąś krzywdę komuś. To tak. No tak, ale te pozytywne z strony mnie interesują, bo myślę sobie, że, że każdy z nas to ma, prawda? Mm -hmm. Tylko pytanie w jakich okolicznościach i ta jak ta chemia w mózgu wtedy ciekawie potrafi nas ta, zaskakiwać, ta, że ta, potem ta. patrzymy z boku i nie wierzymy, że to my że to, my... Że to tutaj się zdarzyło. Nie? Ale wie pan, to ja miałem taką yy, yy, takie wrażenie. Kiedy pracowałem w telewizji, Aha. zresztą teraz też trochę wróciłem do telewizji, może tak. nie do samej, bo nagrywam swoje programy dla TVP Info we wrzeniu świata w księgarni. To nie jest taka telewizja w sensie hmm, studio, bo tam bym nie wrócił. Do, do takiego typowego programu telewizyjnego, studyjnego bym nie wrócił nigdy. Chociaż nigdy nie mówił nigdy. <laughs> Ale po prostu nie lubię tego oglądać, bo ja mam wrażenie, że przed kamerą tracę rozum. Ja nie lubię też słuchać y, takich audycji jak ta, mhm. w sensie z, z moim udziałem. Czy nie posłucha pan potem naszej Może rozmowy? Może kawałeczek, jakbyś miał głos i czy nie sepleniłem, jak twierdzi moja mama. Yy, I. Bo też zawsze mam takie poczucie, jakbym się troszkę wstydził mhm. Straciłeś rozum przed tym mikrofonem Straciłeś rozum przed tą kamerą. I z programami na każdy temat, z tymi z lat 90., z tym tokshołem, mam do dzisiaj problem, że widzę kawałek gdzieś na YouTubie. I jestem tak zażenowany tym, yy, co ja plotłem przed tą kamerą, mhm. że, że nie chcę tego oglądać. No, to, to, to tak mam. Mhm. Także ja dość często tracę rozum, jak wychodzi z tego. Abywa pan pod wrażeniem? W takim sensie może nie sztuki, bo wiem, że pewnie często to się panu zdarza, mhm. albo szuka pan tego bycia pod tym wrażeniem sztuki. Tylko tak w takiej codzienności bycie pod wrażeniem tak. mnie interesuje. Tak. No, jestem pod wrażeniem. Na przykład, jestem pod wrażeniem pana. O, tak, to bardzo są mi takie. Miło. Jeśli chodzi o codzienność, tak. Bo jest pan, jak to się mówi, kawał chłopa, prawda? <laughs> Taki zwalisty typ, a ma pan coś takiego w twarzy, mm. zwłaszcza w ustach i w uśmiechu, subtelnego. Mm -hmm. I to jest, to, to tak świetnie się to. Mm -hmm. tak i, i to jest taki, taki no taka wspaniała mieszanka po mm -hmm. prostu, że ja w ogóle uwielbiam w życiu, że coś się wydaje coś, ktoś, kimś innym z daleka mm -hmm. i nagle zbliżamy się i, i o kurczę, pomyliłem się, znowu się szczęśliwie pomyliłem. W sensie mówię Aha. o tych stereotypach, o Oczywiście. tym, jak podchodzimy z całym y, sztafarzem naszych, y, naszych y, y, przekonań. Przekonań, które mm. są nam niezbędne, bo inaczej nasze życie byłoby życiem na bagnie, ale, ale to bardzo często jestem pod wrażeniem. Jestem często pod wrażeniem. Z słów czy zdań, które podsłucham właśnie, że ktoś coś powie takiego, no, czego ja bym nie wymyślił. Jestem często pod wrażeniem dobrego jedzenia, które ktoś umie zrobić i ładnie podać. Jestem pod wrażeniem, jak jest zdanie dobrze zbudowane, na przykład, rytm zdania jest dobry, pisanego zdania. Niestety, większość autorów, autorek książek w, w mhm. Polsce i w Czechach, bo w tych językach czytam, nie czyta swoich książek na głos przed oddaniem do redakcji albo do druku. A trzeba wszystko czytać na głos. Ja każdy swój post na Instagramie czytam wcześniej na głos. Ja nie. swój też. Tak. Czytam na głos. A, bo pan jest radiowcem i jeszcze jest pan fachowcem od muzyki to dlatego. Naprawdę? Bo my kochamy, tak, bo my kochamy muzykę. A, faktycznie, e, zapomniałem e, o tym. T, e, na przykład mówi się, że tłumacze mm -hmm. literatury, którzy chodzili do szkół muzycznych są lepszymi tłumaczami niż ci, którzy nie chodzili do szkół muzycznych. No ma pan. Tak. Mnie. Dlatego, że rytm jest ważny zdania i bardzo wielu autorów czyta sobie tylko tak po cichu i wtedy nie słyszą rytmu. A rytm jest bardzo ważny, ważna jest fraza. Tak. Fraza, fraza w pisaniu e, zbyt długa fraza lecz zdanie przeładowane jest po prostu nie, nie przykleja się do mózgu tak. ja w ogóle mam to wszystko bardzo rozpracowane jeśli chodzi o psychologię odbioru czytelniczego i no i na przykład robi na mnie wrażenie jak jest, jak jest tekst który sprawia że nie ma żadnego wertepu Żadnego wertepu i że ten rytm jest wspaniały. Że się nie potykamy. Tak, i że tańczymy tego, ten taniec tego walca, czy co tam, i, i się nie potykamy. I to na przykład robi na mnie wrażenie. Ale jest niestety bardzo wiele książek z bardzo złym rytmem. No to tak, ale to rzeczywiście nawet nigdy o tym w ten sposób nie myślałem, ale cieszę się, że nie jestem sam, bo zawsze czułem się jakoś dziwnie z tym, że czytam na głos, bo przecież. A jednak to coś daje, nie? I, tak. i super, że kulturalni ludzie robią na mnie wrażenie. Mm -hmm. Może to dlatego, że bardzo dużo hamstwa od dzieciństwa, że tak powiem, e, e, zażyłem, jak to mówią Czesi. Ale to dobrze. E, i, I dlatego na przykład kultura ludzi robi na mnie, mm -hmm. kultura osobista w zachowaniu, w obyciu, robi na mnie ogromne wrażenie. Mm -hmm. To jest coś y, y, no wręcz takiego, że ja to fizycznie odczuwam. Fi, odczuwam fizyczną przyjemność, jak ktoś jest kulturalny. Naprawdę. No i do tego jeszcze. Muzyka, za chwilę o niej porozmawiamy, bo ja bym chciał strasznie, żebyśmy chociaż kilka pańskich inspiracji zagrali dzisiaj w naszej audycji ale skoro mówiłem o tych zachwytach, to też o niezdarności chciałbym porozmawiać trochę, bo zawsze Ej. mnie interesuje pana. Czy panu się zdarza być niezdarnym? I czy są jakieś okoliczności, w których? Ale niezdarnym w słowie, w geście czy w ruchach, w... a to go się nie da połączyć? Nie no, niezdarny bywam na moim WF-ie na przykład, Aha. ale ten mój WF-ista Stasiek, on jest do tego przyzwyczajony Aha. i nawet on zauważył, że ja z niezdarnością sobie radzę w ten sposób. Tak, no to w komunikowaniu interpersonalnym to się nazywa dostrajacze. Często się dostrajamy, na przykład rozmawiamy z kimś, prawda, i nagle wkładamy kawałek palca do, do ust, prawda? Albo tak niby, że obgryzamy skórkę. Tak. Albo rozmawiamy z kimś i ni stąd, ni zowąd ręce zakładamy za głowę. Yy, zupełnie bezwiednie. To są tak zwane dostrajacze. I ja się dostrajam, jak jestem, im bardziej jestem niezdarny na tym WF-ie, tym się bardziej dostrajam tym, że podobno zrobię bezwiednie poprawiam koszulkę, znaczy t-shirt, w którym ćwiczę, że go po prostu tak obciągam do dołu, żeby on się nie podnosił. I, Rozumiem. I on mówi, słuchaj, no ale nie możesz przed każdym, jak na przykład mamy rolowanie, prawda? Wie pan, co to jest rolowanie? To jest tak, że ja stoję, podnoszę ręce do góry i potem staram się ze swoich rąk i ze swojej głowy i z kręgosłupa mhm. zrobić takiego, taką jakby muszlę ślimaka, czyli po prostu tak się zgiąć, zgiąć się w taką, mhm. nie wiem jak to powiedzieć, no taką postać, zgiętą przybrać. W każdym razie, że za każdym razem, a, a potem trzeba na rękach, na dłoniach, trzeba się jakby na podłodze wyprostować, podnieść kręgosłup do góry, wypiąć tyłek i tak dalej. I wrócić, i znowu się jakby odrolować. I ja po każdym tym, on na przykład mówi: Dobrze, teraz 8 razy rolowanie albo 10 razy rolowanie. I ja po każdym tym razie po prostu obciągam sobie ten t-shirt. Yy, on mówi: No ale po co to robisz? Ja mówię: Nie wiem. A to jest właśnie dostrajanie się yy, w związku z niezdarnością. Ale niezdarność taka, yy, taka towarzystwo międzyludzka też mi się zdarza, tak, ale umiem się do tego przyznać, myślę. I też. Wydaje mi się, że najlepiej jest od razu, mówić od razu się przyznać, mówić, pra prawdę przeprosić, żeby nie, nie zostawiać tego. Um, i to są z rozpaczy najlepsze rzeczy przychodzą. Pamiętam, jak kiedyś obgadywaliśmy bardzo naszą szefową w dziale reportażu Gazety Wyborczej. Jeszcze jak ja byłem reporterem yy, i Małgorzata Szejnert była szefową, nazywaliśmy ją królową śniegu, była tak. bardzo wymagająca. I kiedyś tak we cztery osoby staliśmy przy jednym biurku, nachyleni i obgadywaliśmy Małgosie. I nikt z nas nie zauważył, że Małgosia podeszła. A ponieważ ja byłem najbliżej yy, niej, mówi. Yy, i po prostu jak ja ją jak zobaczyłem i jak ona zaczęła zadawać pytanie, to po prostu mnie sparaliżowało. Ona zapytała, a o czym tak rozmawiacie Mariuszu? I oczywiście mogła to słyszeć, yy, co mówiliśmy, na co ja z rozpaczy powiedziałem i to był strzał w dziesiątkę. A o tobie Małgosiu, no bo nie ma sensu ściemniać. Na co Małgosia powiedziała? A to nudne i poszła. <laughs> Wspaniale. A czy kojarzy się to panu trochę z bezbronnością, albo czy odczuwa pan taką bezbronność? Szeroko to można wsadzić w różne punkty. Mam tego świadomość, ale czy odczuwa Pan takie bycie po prostu na świecie bezbronnym, takim, że się właśnie to też ciało reaguje całkiem nieźle w takich okolicznościach, mam wrażenie. Wyćwiczyłem w sobie o samoobronę w swoim mhm. ciele. Wyćwiczyłem to. Za dużo mnie spotkało przykrych rzeczy i złych, żebym się. żebym. Żebym powiedział, spocznij, ale tę bezbronność czuję i tego tej bezbronności życzę każdemu. Mm -hmm. e, no tę bezbronność czuję, zawsze czułem w życiu, w łóżku z najbliższą osobą, pod, nie, nie tylko podczas seksu, chociaż to też jest wspaniałe, ale po prostu jak się jest z kimś bliskim, jest się razem w łóżku i to jest ta bezbronność. I, I wydaje mi się, że to oczywiście zabrzmi tu jak Coelho, i tam to mnie, to tak teraz mi przyszło do głowy, że, że jakby ta bezbronność nas uzbraja mhm. na świat. Mhm. Jakby, że to jest, że tak, odpuścić sobie, odpuścić sobie kontrolę i być z tą najbliższą osobą w takiej bliskości no to jest coś niebywałego i to takiej bezbronności każdemu życzę i ona jest bardzo potrzebna, tak, tak mi się wydaje. Przynosi to szulgę? No tak, 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 oczywiście, mm. tak, ale, ale ale daje siłę, właśnie Paradoksalnie takie mam wrażenie, że ta bezbronność daje siłę. Jak pójdę kiedyś na psychoterapię, to omówię to z psychoterapeutką i się dowiem, co to jest za mechanizm i czy to w ogóle taki mm. występuje. Może to zmyśliłem. Znaczy, może to sobie ubzdurałem w tym sensie. No, nie mogę o muzykę nie zapytać, tak. bo też jestem wielkim fanem przeróżnej muzyki. Mm -hmm. Umówimy się po naszym spotkaniu, że stworzymy jakąś playlistę do tej naszej rozmowy, żeby ludziom umilić czas, ale chciałbym zapytać, co Pana ostatnio najmocniej tak muzycznie. Przekonało albo wzruszyło też właśnie, bo przecież po to jest ta muzyka. Mam. Mam taki zestaw piosenek, który mi pomaga rano wstać. I jak się szykuję i myję, to słucham tych kilku piosenek. I to są głównie polskie piosenki ze względu na teksty, ale też i na muzykę, która, hmm. która, która daje mi power. I to jest um, Kamil Bednarek i Igor Herbut w, w koncertowym wykonaniu piosenki Spragniony z męskiego grania. To jest Katarzyna Nosowska um, um, Przytomna. To są dwie piosenki Arka Kusowskiego, wykonawcy, którego bardzo lubię. Um, Arek Kusowski Beverly Hills, a drugi utwór w tej chwili nie pamiętam. To jest y, wirus Dawida Podsiadło. Jestem wirus. Zaśpiewał pan. E, tak, i w tym zestawie jeszcze są dwie piosenki albo trzy mroza. E, z, z takiej płyty, chyba ona się nazywa Bloki? Tak, ostatnia tak, płyta tak, mroza. Tak, mhm. tak. No, mróz dla mnie to jest w ogóle ideał, jeśli chodzi o głos o muzykę i tekst, i, i zdaje się, on to wszystko sam tworzy. Tak, tak, tak. No, wydaje mi się, że gdyby on w Ameryce. Gdyby, gdyby, żył, gdyby się urodził w Ameryce, byłby naprawdę wielką amerykańską gwiazdą. Jestem pod wielkim wrażeniem. Jeśli chodzi o mężczyzn, to właśnie Mróz i Jarek Kusowski najbardziej. A jeśli chodzi o kobiety, to Maja Kleszcz jest taka. O, oczywiście. Którą uwielbiam. Yy. Można stracić głowę dla maja Można, można, tak, można, rzeczywiście. No, ale to, są, to jest taki mój zestaw... Yy, Codzienny, to są takie. Ach, jeszcze jest jedna, jeden stary utwór tam. Zdzisława Sośnicka. Nie wiedziałam nic o sobie. No proszę. Lub nie wiedziałam nic o Tobie, bo tam zależy od refrenu. Tak, to jest jej piosenka z 1977 roku. Jestem wielkim fanem Zdzisławy Sośnickiej i Grażyny Łobaszewskiej. Uważam, że to. i Danuty Rin. Uważam, że to są najlepsze głosy w historii polskiej muzyki rozrywkowej XX wieku. Natomiast jeśli chodzi. Ja dużo słucham muzyki instrumentalnej, dużo słucham jazzu. Eee, I dziś w samochodzie panu puścił płytę, tak. fragmencik, która mi się nigdy, nigdy nie nudzi. I to jest, to jest duet. Wibrafonisty, który gra na tych cymbałkach, że tak się wyrażę. I, i Chad Baker. Chad Baker, który gra na trąbce. I wibrafonista jest niemiecki i ciągle zapominam jego nazwiska. Ale ja mam to zanotowane. I to jest płyta, to są ballady, ballads for two. I to jest taka płyta, którą odkryłem, której nikt, kogo spytam, to nikt jej nigdy nie słyszał. Ja nie, nie słyszałem. Nie I to jest taka płyta, która bardzo mi pomaga w wielu sytuacjach. Pomaga mi się skoncentrować na myśleniu, na, tak, z, umiem z nią medytować, ale też umiem przy niej pisać. I, i to jest coś rzeczywiście. Natomiast muzyka mi bardzo pomogła, kiedy kiedy tu e, znalazłem się w żałobie po śmierci mojego poprzedniego partnera, to muzyka zwłaszcza jazzowa właśnie, ale nie tylko, bo też i e, 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 i Światosław Richter na fortepianie, ale taka muzyka jazzowa zwłaszcza Filmowa z lat 50. -tych, 60. -tych, wypełniała moje wnętrze, ale też Tomasz Stańko. Tomasz Stańko był moim sąsiadem, i powiedziałem mu, panie, panie Tomaszu, jak, jak ta pana muzyka mi pozwala e, 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 pozwala po prostu widzieć jakieś światło. A on mówi, ale jakie światło? Przecież mówią i piszą, że ja gram depresyjnie, e, e, mrocznie. Ja mówię, Wie pan to prawdopodobnie jest tak że ta muzyka, że, 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 że ta e, ciemność, ta ciemność, e, która mogłaby się żywić mną, e, żywi się pana dźwiękami, a mną już nie musi. <laughs> Dobrze, pomyśl, przemyślę sobie to. E, e, proszę napisać, że Tomasz, stańko się nad tym zastanowi. Mariusz Szczygieł był gościem 13:00 Radia Wrocław. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj, gdzie chcesz i kiedy chcesz.